Cześć, macie Ziemek z tej strony. Witajcie na moim kanale. Witam po przerwie. Przepraszam, byłem w Hongkongu. Było to tak intensywne wydarzenie, że jak wróciłem, to po prostu się zamknąłem w sobie i nie wychodziłem. Nawet nie wrzucałem nic na Instagrama. Było mega intensywnie i sporo o tym powiem dzisiaj w filmie. E, przypominam o tym, że nic o czym będę mówić nie jest rekomendacją inwestycyjną. Jest to tylko i wyłącznie moje prywatne zdanie. No, rynek nam krwawi, tak jak widzieliście. Dzisiaj już jest tak naprawdę dużo lepiej niż było wczoraj. Wczoraj była lekka panika, alty dostały ostro po dupie, sporo znanych youtuberów się już z tego cieszyło. Proszę bardzo, tutaj jest wykres Bitcoina, słuchajcie, tygodniowy. Jak wiecie, im dłuższy, w sensie im dłuższy time frame, nie wiem po polsku jak to powiedzieć, tym dłużej, tym ważniejszy jest, nie? Także to jak sobie wykres tygodniowy. Wybuchła nam wojna na Bliskim Wschodzie. No i ten wykres tak cały czas jest bokiem, nie? Nie ma ogromnych spadków. Natomiast były ogromne spadki na altcoinach. Możemy sobie zobaczyć na przykład Dog, wiv, Obserwuję tego koina, słuchajcie, bo on jest bardzo bardzo ciekawy. No to on spadł 52% od ATH. Eee, mój Floki gdzie jest? Mój Floki tego floka jeszcze wciąż nie wszedłem, bo w niego już nie wejdę. Zobaczcie, 58% od ATH. I to, są, I to są właśnie takie spadki, o które nic nie robiłem. Także wspominam o tych dużych spadkach. Uważam, że, że to może być świetny moment na wchodzenie w altcoiny. Czy spadniemy niżej? Być może spadniemy jeszcze niżej. Ale, ale tutaj jest taki wykres, słuchajcie. To jest wykres, który to jest total. Cały market cap altcoinów bez bitcoina i etera. Tygodniowe świeczki, nie? Zobaczcie, jaką mamy górkę. A teraz zobaczcie sobie, co się działo w poprzednich hosach. Tutaj jest taki wykres. Wygląda na to, że mamy jakiś tam trend, nie? Może ten trend nawet jeszcze gdzieś, tak żeby dotknął więcej, większą ilość tych świeczek, powiedzmy, tak. Załóżmy, że, że mamy właśnie taki trend. No nie da się. E, pierwsza hosta, tu, przecież znaczy pierwsza, no mówię o tych ostatnich hostach 2.17, a 2.21. W momencie, jak Bitcoin dochodzi do ATH, to ten market cap altcoinów był ogromny. Teraz wszystko nam przyspieszyło. E, Przebicie starego ATH było gdzieś w tych okolicach. Zobaczcie, jak potem to wszystko ruszyło. To co nowe ATH na bitcoinach. Teraz przebiliśmy niby to stare ATH, ale cały czas walczymy w tym samym poziomie. To, co nas czeka? No, patrząc na ten trend, który, który mieliśmy do tej pory, to zakładając, że ten alt-season, alt przepraszam, bull market będzie nas się kończył w przyszłym roku, bo to wynika z, kolejności, z kolei z tej cykliczności tutaj którą tu widzicie. No, każdy pewnie Wam o cykliczności też już opowiadał, także długo nie będę mówić. Generalnie chodzi o to, że po halvingu zwykle następuje Hossa. Nie? I ta Hossa trwa przez zwykle taki sam czas. <grym> także zobaczymy. Miejmy nadzieję, ukradłem to gdzieś z, z internetu. Miejmy nadzieję, że czeka nas właśnie taka Hossa, która nam się gdzieś będzie kończyć pod koniec 2025 roku. E czy też. Może początki nawet 2026. I to wydawało się niemożliwe, bo wydawało nam się, że mamy ogromne wzrosty. Ale teraz biorąc pod uwagę, że te wzrosty zawsze są większe niż poprzednie. Bitcoin średnio robi od dołka rośnie i trzykrotnie. Ale market altcoinów, zobaczcie, jak, jak on rośnie. Nie? Stąd dotąd to jest razy 3. Nie? porównując tą górkę do tego, to teraz to nawet niech nie urośnie razy 3, niech nam rośnie tylko e, powiedzmy 50% więcej alty, żeby urosły niż urosły tutaj. Przypominam, że w poprzedniej hoście e, Dogecoin doszedł do 90 miliardów kapitalizacji. Nie? Także jeżeli to by nam się powtórzyło, no to mamy no to mamy bardzo grubo. I to już nie mówię o Doge, nie? który ma 24 miliardy cały czas, ale są różne inne projekty, które uważam, że będą w tej hoście e, bardzo rosły. I wciąż jest jeszcze czas na takie gemy, czy dżemy, jak to, to nazywa. Myślę, że w tej hoście też będziemy mieć takie dżemy. I wcale nie wiem, czy ja je znalazłem, czy nie znalazłem. Być może nie. Mam też taką ciekawostkę, o której będę mówić, ale najpierw chciałbym wspomnieć, wspomnieć o, o partnerze tego kanału, którym jest Tokenomia Pro. Słuchajcie, ja wyjechałem do. E, do Hongkongu, a u nich się zaczęły dziać niesamowite rzeczy. Najpierw podpisali e, umowę z jakimś rządem e, w Kambodży, z jakąś firmą powiązaną właśnie z rządem w Kambodży o współpracy, czyli prawdopodobnie będą tak działać, tam działać. Najnowszy news, jaki mamy, to jest to, że 100% tokenów T-Pro jest e, w obiegu teraz, także fully diluted, zobaczmy sobie, market cap. No, dzisiaj są spadki, ale na czym dzisiaj nie ma spadków? Spadło poniżej 2 centów TiPro teraz. Zobaczymy ten wykres. Tutaj był ogromny wzrost. Po czym wesz weszło TiPro na giełdę? Ta to, to giełda to MXC. No, i tutaj prawdopodobnie się złożyły dwa wydarzenia. No, zwykle po takich wydarzeniach, jak wejście na giełdę, to jest lekki sell the news, odreagowanie. No, i tutaj jakby widać. W tym momencie gdzieś było to adragowanie giełdowe. No i wczoraj zadziało się to, co się zadziało. Cały rynek poleciał w dół i TiPro też poleciało w dół. Natomiast cały czas od tego momentu, mm, kiedy mówiłem na kanale, to jest dobre 60% na plus. TiPro dzielnie sobie radzi. Tak jak mówię, na Inwest rządzili. Mm, cały czas community jest dosyć aktywny. Zobaczcie, macie mają, mają sporo lajków. Sami też dam lajka. Na CoinMarketCal, warto jest wspierać. Jeżeli kupiliście T-Pro, albo nie kupiliście, ale chcecie pomagać TiPro, zapraszam na grupy telegramowe. We wszystkie grupy można sobie znaleźć tutaj na Twitterze TiPro i wszelkiego rodzaju informacje tam są. Nie zachęcam do kupowania, ale sam mam. Kolejna sprawa, o której będę mówić dzisiaj, to jest właśnie ten IDM. Web3, festiwal w Hongkongu, na którym byłem. Słuchajcie, było niesamowicie. Nie będę Wam rzucać tutaj więcej zdjęć ani filmu, bo będzie za długo by trwało to wideo. Natomiast no, było fenomenalnie. Poznałem bardzo dużo ludzi, poznałem dużo bardzo ciekawych ludzi, były after party. Działo się niesamowite rzeczy, się działy. Słuchajcie, jeżeli chodzi o bitcoina, no to jest plotka, czy nie plotka, tylko mówią wszyscy o tym, że bitcoin będzie. Miał ETF-a w Hongkongu, i ta, ten pierwszy termin, w jakim ten ETF może być przyznany, to jest poniedziałek i teraz, czyli teraz 15, 15 kwietnia. I słuchajcie, e, ja osobiście uważam, gdy, gdybym miał oceniać po nastrojach, jakie były na, e, na tym evencie, to według mnie on wchodzi. Po prostu, tam wszyscy czekają w cuglach, po prostu tylko, żeby się pakować. Bardzo dużo chińskich inwestorów było w Hongkongu. Dla Chińczyków ten Hongkong to jest takie trochę okno na świat. Jak wszyscy wiemy, ten kraj jest komunistyczny i oni mają sporo ograniczeń. Wydaje mi się, że, że oni mają też ograniczenia, jeżeli chodzi o inwestowanie na przykład na giełdzie w Stanach Zjednoczonych. Nie? Czyli ten ETF na bitcoina w Hongkongu może po pierwsze zostać szybko zaakceptowany. Wydaje mi się, że to jest, jest taka odpowiedź na tego ETF-a w Stanach, a po drugie dużo kapitału w Chinach czeka na to, żeby w niego wejść. Podczas tego eventu tam było sporo. Speakerów. Ja widziałem po prostu między innymi właśnie tu z Block Smooth, które zacząłem wspierać tu Block yy, Oni mają, robią takie semi DAO. Postanowiłem się włączyć yy, w ten projekt tak trochę bardziej. I szczególnie właśnie jak zobaczyłem, jakie przyjęcie miało ten to Block Smooth na podczas tego eventu. Yy, Dejon tutaj opowiadał o tym, co robią i jak robią. Byli w panelu, bardzo dobrze przyjęcie i właśnie widziałem, że otoczyli go. Nie wiadomo kto, ale jacyś Chińczycy i tam zawodowali mu bardzo, bardzo dużo pytań. Także wydaje mi się, że jeżeli zaakceptuję bitcoin ETF-a w Hongkongu, a za chwilę w Korei, to chińskie czy też azjatyckie pieniądze tylko na to czekają, żeby tam popłynąć. Pieniądze tracą na wartości, teraz będzie obniżenie stóp procentowych, będą jeszcze bardziej tracić na wartości, tańszy będzie pieniądz. Zwykle w takich warunkach wszystko rośnie, a bitcoin. Bitcoin rośnie najbardziej, ale to teraz czy Bitcoin? Tylko Bitcoin? No właśnie, nie tylko Bitcoin. Sytuacja wygląda w ten sposób, że ten Bitcoin tak naprawdę, on zaczyna cały cykl, nie? I później kasa z Bitcoina przechodzi do innych, do innych asetów. Zawsze tak było i zawsze tak będzie. Jak Bitcoin rośnie, nagle kupa ludzi zarabia pieniądze i okazuje się, że chce zainwestować w coś innego. Już pomijając tych wszystkich, którzy wchodzą do rynku tylko po to, żeby zobaczyć, że Bitcoin jest za drogi i że chcą coś innego kupić. I teraz słuchajcie, mam ciekawostkę dla was. To jest taki mój mały projekt altcoinowy. Wytypowałem sobie cztery projekty bez przeprowadzania głębokiego researchu. Jeżeli ktoś zna te projekty i macie jakieś takie dobre informacje, walcie, piszcie, informujcie, bo bardzo to może być istotne. O co chodzi? Znalazłem cztery projekty i wszedłem w każdy z nich za jakąś tam losową kwotę taką samą powiedzmy po 100 dolarów lub troszkę więcej. Oto te projekty słuchajcie te projekty to. Nail, czyli Nile czy Nile, Mandy Finance, Linea Velocore i Linex to są wszystkie projekty mają wspólny mianownik a mianowicie są związane z ekosystemem Linea. I dlaczego zdecydowałem się to zrobić? No, tutaj udało mi się, już jestem 3x na tym projekcie. W momencie jak w niego chodziłem, to miał 50 centów. Wrzuciłem w ogóle na grupę prezesów tą informację, że wchodzę w te projekty i mało tego, że wchodzę bez researchu. Tutaj jak widzicie jestem 20% na minusie to 32%, a tutaj 10%. I... Dlaczego tak zrobiłem? No, słuchajcie, to jest DEX, to jest DEX i to jest DEX. Ten Linux najmniej spadł. Ten, ta linea Velocore, to ona ma, to jest jakiś taki, być może ten token jest drukowany na potęgę. Nie mam pojęcia. Wydaje mi się, że tutaj jest spora e, inflacja na tym nile, ale cały czas ten market cap jest jeszcze dużo mniejszy. Mandy to jest platforma lendingowa, coś takiego jak AWE, tylko właśnie z ekosystemu. E, Linei. I teraz tak. Założyłem sobie tak, że niedługo, prędzej czy później, będzie airdrop tokena linea. Jak wszyscy wiemy, w MetaMasku ten, e, ta linea jest e, promowana, bo nie trzeba jej wybierać nigdzie, tylko od razu można sobie zmienić na linea. I doszedłem do wniosku, że może się stać to samo, co się na przykład stało z y, velodrom. Dex na Avalanche czy też Jupiter, DEX na Solanie, milion ,400, 400 market capu. a w ogóle fully te 10 miliardów, ale do Solany to nam daleko z co? E, natomiast na bazie mamy Aerodrom. Aerodrom dzisiaj pompuje, słuchajcie, nawet dzisiaj pompuje, 850 milionów market capu. Więc doszedłem do wniosku, że podobna sytuacja może się wydarzyć z którymś z tych projektów, które kupiłem. To Znaczy, życzyłbym sobie właśnie, żeby tak się stało. Załóżmy, że te wolumeny tam będą dziesięciokrotnie mniejsze niż na base, czyli jeden z tych deksów dojdzie do 85 milionów kapitalizacji. A może będą tylko o połowę mniejsze. A może żaden z tych deksów nie da zarobić. To jest taki mój bet. Chciałbym Wam też tutaj pokazać, że czasem warto jest właśnie może zaryzykować czy spróbować być o krok przed rynkiem, jak to mówi jeden ze sławnych e, polskich youtuberów. A zobaczymy, jak się to sprawdzi. Nie, za, nie zachęcam nikogo w ogóle do kupowania tych tokenów, tylko do obserwowania, może okaże się, że, że ja się zgodziłem. Miałem teraz też taką transakcję, którą wykonałem. Kupiłem token JUPITER. W momencie jak go kupiłem, to solana się zapchała i zaczęła spadać cena Solany i cena Jupitera. I sprzedałem te tokeny ze stratą i jestem bardzo zadowolony. Ponieważ przyjąłem tą stratę, zapomniałem o, o wszystkim i, i tyle. Miałem tą pozycję na margin, czyli na dźwigni. I w momencie jak wybuchła wojna, <laughs> te spadki stały się. Dużo, dużo większe, to z, z każdą godziną cieszyłem się bardziej z tej decyzji. I właśnie tutaj warto jest, chciałem Wam, jakby uczulić Was na to, że jeżeli już się zdecydujecie na to, żeby gdzieś grać na dźwigni, to jeżeli rynek pójdzie nie w nie Waszą stronę, to odcinajcie te kupony po prostu. Nie, nie siedźcie w stratnych pozycjach, bo, bo bez sensu. Inna sytuacja jest, jeżeli gracie spot, bo wszystko wskazuje na to, że, że te wzrosty nam wrócą. I nie przedłużając. Dokładając właśnie do tego, że ETF prawdopodobnie będzie w Hongkongu w poniedziałek, albo nie, to niezależnie od tego, mamy halving Bitcoina w przyszły weekend. Prawdopodobnie on już jest price in, wszyscy spodziewają się, że mogą być spadki. Mogą być spadki. Chcieliście, pewne osoby chciały kupować taniej, na pewno. Także teraz jest moment na to, żeby kupić taniej. To wideo jest jeszcze mało składne, bo ja jestem jeszcze mało składny. Strasznie dużo kontaktów mam z tego eventu. Parę projektów jest takich, w które dostałem propozycję wejścia, czy to w Strategic Sale, czy w PreSale. Nie zdecydowałem się jeszcze być może dwa z tych projektów zdecyduję się wesprzeć, bo tutaj to chodzi też o to, żebym kanał na YouTubie mimo że mały, to mam wspaniałą społeczność. A chciałbym wam przynieść coś takiego, na czym wy też będziecie mogli zarobić, bo nie zależy mi na tym, żeby, żebyście wy byli jakby tą płynnością do wyjścia. Mam nadzieję, że nie pourywałem wam rę, rąk, że nie, nie byliście zlebarowani za bardzo. Takie momenty właśnie pokazują, że warto brać profity częściowe. Uważam, że cały czas częściowe. Uważam, że e, tak jak ten wykres tych adcoinów pokazywał, to nieważne co się teraz dzieje, słuchajcie. Jeżeli te atkoiny nie spadną do zera, to, to lecimy w kosmos. Nie? To nie ma najmniejszego znaczenia tutaj, że teraz mamy jakąś tam, jakąś tam korektę. Czy oczywiście, jeżeli nam będziemy mieć wojnę światową, słuchajcie, no to, to wtedy będzie źle. Nie? To wtedy bitcoin tylko przetrwa, a atkoiny dostaną po, po dupie. Ale myślę, że tak nie będzie. Yy. Ja nie, nie sądzę, że należy zakładać takie najczarniejsze scenariusze, bo idąc tym tropem, to tak naprawdę wypadałoby nie wychodzić z domu no bo może nas potrącić samochód, nie? Albo możemy sobie, ktoś nas może zastrzelić, chociaż w Polsce pewnie mało jest takich osób, ale, ale takie sytuacje też się mogą zdarzyć, albo nas ktoś zabije nożem, nie? Także uważam, ja osobiście uważam, że e, nie zakładam scenariuszu na wojnę. Wciąż mam Bitcoina, to jest około 20% mojego portfolio, Bitcoin i Ether to jakieś 50 parę do 60%. A reszta alty, no i trudne, jak te alty polecą w dół, to dalej będę je trzymać. Nie pokazuję tego portfolio, no, tych filmów, o których mówiłem, ono sobie radzi słabo, cały czas na jakichś 50% wzrostów. Ładna nauka jest dla tych wszystkich osób, które kupowały dla mnie też, że, że warto odcinać kupony. I zostawiać sobie munbagi, nie? Wtedy lecimy z całym rynkiem. Ja myślę, że wzrosty powrócą. Być może jeszcze nie teraz, być może jeszcze nie za tydzień. Tak naprawdę może się okazać, że będziemy mieć mm, kilka tygodni tych spadków. Chociaż Binance, który dla mnie też jest takim trochę. E, Pokazuje jakby, jak ten rynek rośnie. Tutaj mam narysowany, słuchajcie, in, inny wykres, a tu mam nasy, narysowany inny. No to Binance cały czas organizuje lunchpady. I według nich jest pełna hossa. Także jeżeli według nich jest pełna hossa, no to ja nie jestem Dat Smart. To są dla mnie bardziej smartmane niż moje e, i uważam, że jest pełna hossa. Mam nadzieję, że to wideo wniosło coś w Twoje życie. Pozdrawiam serdecznie, cześć.